28 i 8, no nic dziwnego, że się potem nie liczy. Z numerem 7 Silroy ze stajni Adama Wyżyka, siódle Bolot Balizbek Ulu, waga 57 kg. Silroy biegał na 1600 i 2000 metrów. Co ciekawe, nieco lepiej wypadł jednak w dystansie. Dzisiaj wraca na sprint. Próbowane będzie na sprint. Z numerem 8 Jago ze stajni Piotra Piątkowskiego w siodle Oliwia Szarła. Waga 60 kg, dwa przyzwoite starty tego konia, ale pod Szczepanem Mazurem dzisiaj dosiadł mniej doświadczonej Amazonki. No, to też jest konie raczej na dystans do jednej mili. Dzisiaj ma za to nieco niższą wagę, 60 kg, 3 kg zdjęte. Jak jesteśmy przy niskich wagach. Sorakaba numer 3 pod Esenturem Turganalim Ulu, stajnia Małgorzaty Łojek, waga 49,5 kg. Ona ostatnio była szósta i to jest pierwsze jej niepłatne miejsce w karierze. I to jest wyjście na prostą finiszową. Prowadzi Jumpy Polem Nandi. Bardzo ładnie galopuje Jago. Ruszył się także dzielnie przy kanacie. Bright Amber znalazł sobie przejście i kapitalne przyświetli. I w tej chwili Nandi oraz Bright Amber. Bright Amber się pięknie broni. Nandi tutaj zostaje takie, ale nie poprawia. I pędzi do kolejnika. Pierwszy w tej chwili Bright Amber. I oto zwycięzca tego biegu. Tutaj na to słyszę Bright Amber pod Martinem Kornetem. Druga się wygrana Krzysztofa Zimańskiego. Kornera tego konia. I dalej piątka Nandi. Znowu żeś tak zawinęła, że wyciągnąć nie mogę. Ale ciągnie. Ale